Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomia Gradom. Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Monika Kozłowska, przewodnicząca Koła Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Grójcu, a także, a może przede wszystkim kandydatka tejże partii na burmistrza Grójca. Dzień dobry Pani Przewodnicząca. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Nie jestem politykiem i nigdy nie byłam, ale zawsze byłam zaangażowana w sprawy lokalnej społeczności. To są Pani słowa, wygłoszone jeszcze przed ubiegłoroczną kampanią wyborczą do parlamentu. Dziś kandyduje Pani na burmistrza Grójca. No można powiedzieć, że spełnia Pani wszystkie kryteria, żeby można przy Pani nazwisku dopisać właśnie sformułowanie, czy polityk. Polityk brzmi dumnie, nie czuję się politykiem i nie jestem nim. Bardziej czuję się związana z samorządem, ale faktycznie moja biografia, przynajmniej ostatnich lat, pokazuje moje zaangażowanie polityczne, które zrodziło się z bardzo prostego powodu, z mojego osobistego sprzeciwu na to, jak w ostatnich latach wyglądała nie tylko sytuacja samorządów, ale sytuacja oświaty, sytuacja sądów, sytuacja właściwie wszelkich dziedzin życia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak rządy ostatnich lat zmieniły naszą rzeczywistość. Ja podjęłam decyzję o tym, że zostanę członkiem Platformy Obywatelskiej w 2022 roku. Zostałam członkiem tej partii, zostałam przewodniczącą Platformy Powiatu Grójeckiego. Właściwie bardzo, z bardzo takich ideologicznych powodów. To był mój sprzeciw na sytuację, która działa się w samorządzie, w oświacie, z którą jestem od wielu lat związana, także sytuację światopoglądową, bo jako kobieta z wieloma ograniczeniami, z wieloma sformułowaniami wobec kobiet nie zgadzałam się i nie zgadzam. I wobec takiej polityki, jaka miała miejsce wobec kobiet, stanowczo mówiłam nie. I to był mój osobisty protest. Postanowiłam, że wystartuję w wyborach do parlamentu, żeby zmienić sytuację. Mamy szczęśliwie nowy demokratyczny rząd, rząd koalicji i innych ugrupowań. Wierzę, że premier wraz z ministrami wprowadzą w Polsce demokrację, wprowadzą w Polsce prawo i wprowadzą w Polsce swobodę i w tej swobodzie będziemy mogli normalnie funkcjonować i życie poszczególnych obywateli nie będzie uwikłane w sprawy polityczne. Więc ja trochę o to zawalczyłam, tak sama indywidualnie, natomiast bardziej się czuję związana z samorządem, ze sprawami lokalnymi mojej wsi, mojej gminy, mojego miasta, niż tej wielkiej polityki, za którą trzymam kciuki. No właśnie, jak ta droga do polityki wyglądała w Pani przypadku? Czy to była właśnie początek tej drogi, to była działalność społeczna właśnie, jakieś inicjatywy lokalne i później próba wejścia do polityki? Chyba zaczęło się w ogóle od czasów spraw zawodowych. Po skończonych studiach na Uniwersytecie Warszawskim pracowałam w szkole, bo ja zawsze byłam i chciałam być nauczycielem. Tak czułam takie powołanie, inspirując się z siostrą swojej mamy, bliską mi ciocią Iwonką, która była nauczycielem, więc był to dla mnie wzór i ja też chciałam być. Więc studia, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, oczywiście specjalizacja nauczycielska. I w 2005 roku podjęłam pracę w Grójeckiej Szkole w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w której pracowałam do roku 2019. I właściwie
zostałam zmuszona do odejścia z zawodu polityką państwa, która bardzo się wkradała do szkół. Nie zgadzałam się na to, do czego zaczynają szkoły służyć i w jaki sposób jest traktowany zawód nauczyciela. Byłam też szefową ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego, więc kiedy była fala strajków w 2018 roku, ja strajkowałam jako bardzo taki czynny związkowiec. Następnie zaczęłam pracować jako naczelnik Wydziału Edukacji i Promocji Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy i zauważyłam, że samorządy są coraz bardziej podporządkowane doktrynie państwowej, więc to też wzbudzało mój sprzeciw. Chciałam bardzo dużo zrobić, zresztą dużo rzeczy udało się zrobić, natomiast to, co działo się z chociażby dotacjami, sposobem ich przyznawania, ograniczeniem możliwości finansowych samorządu, budziło ten mój sprzeciw. Do taka tego dochodzą brak tej samorządności. Brak, dokładnie. I tak jak sobie żartuję, moja decyzja o przystąpieniu do polityki zapadła na kanapie w salonie, kiedy buntowałam się cała ja wobec tego, co się dzieje. Tu dołączyły się strajki kobiet i ta kwestia światopoglądowa, o której już mówiłam. Pomyślałam, że muszę coś zrobić sama i od siebie zacząć. I wtedy bardzo jest prosta sytuacja. Dostaję propozycję stworzenia struktur Platformy Obywatelskiej w Grójcu, bo ich nie ma, nie było na ten moment. Decyduję się, przystępuję. Jestem szefową Platformy, kiedy przychodzą wybory parlamentarne, podnoszę rękawice, tak, będę reprezentować swój powiat i wystartuję w wyborach do parlamentu. A teraz kolejna decyzja. To jest taka konsekwencja tej decyzji sprzed prawie roku już teraz, powiedzmy pół roku, prawda, od wyborów, ale ta decyzja musiała być wcześniej. No i jest decyzja, żeby kandydować na burmistrza Grójca. Chce pani zmienić Grójec na lepsze, ale jaki to jest ten lepszy Grójec według Moniki Kozłowskiej? Właściwie w trzech słowach mogę to powiedzieć. To jest Grójec, który bardziej się rozwija i wykorzystuje możliwości, a mamy ogromne możliwości. To jest Grójec bardziej aktywny i to jest Grójec bardziej ładny, ładniejszy. No właśnie, jak to wszystko zrobić? Jak to wcielić w życie? Zadań jest całe mnóstwo. Swój program wyborczy opieram o 10 zasadniczych dziedzin, więc o każdej z nich musiałabym teraz kilka słów powiedzieć. Nie wiem, czy mamy na to czas antenowy. Jeśli tak, to muszę zacząć po kolei. Przede wszystkim należy zmienić myślenie. Chciałabym, żeby każdy, kto pełni funkcję wójta, burmistrza, prezydenta, myślał długofalowo. Nie na najbliższe 5 lat kadencji, tylko na najbliższe 20-30 lat. I chciałabym, żeby każdy miał taką pasję do swojego zawodu, bo bycie burmistrzem to pewien rodzaj zawodu, ale też pewien rodzaj misji, obowiązku. Ja tak traktuję każdą swoją pracę. Mam do każdej z nich ogrom pasji. Jeżeli chodzi o Grójec, to tutaj już są moje osobiste, bardzo prywatne pasje, bo ja z tego miasta, z tej gminy się wywodzę. Ja w niej żyję całe swoje życie. Tu się urodziłam, wychowałam, tu pracowałam, tu działam społecznie i tutaj planuję spędzić całe swoje życie. I chciałabym, żeby ten Grójec dawał mieszkańcom pełni swoich możliwości, a mamy ich całe mnóstwo. Miasto Grójec jest jednym z bogatszych miast w Polsce. Miasto Grójec jest miastem, gdzie przybywa mieszkańców. Bliska odległość Warszawy, dobra komunikacja, ale także silny rozwój budownictwa wielomieszkaniowego i konkurencyjne ceny wobec Warszawy powodują, że mieszkańców jest coraz więcej. I świetnie, bardzo nas to wszystkich cieszy, ale teraz tym mieszkańcom, którzy przybywają, ale też tym, którzy są, miasto, samorząd musi zaoferować coś więcej niż tylko mieszkania, a więc cały szereg usług publicznych. I myślenie takie długofalowe powinno towarzyszyć każdemu zarządzającemu gminą czy miastem. Ja to myślenie mam.
czuję całe serducho w sobie do rozwoju tego miasta. No jeżeli możemy już skierować się tu na moje punkty programu. No choćby no miasto 10... i gmina 15-minutowe. To jest też jakiś też ciekawy projekt. Pewnie projekt, który zakłada pracę wieloletnią. Nie da się pewnie tego osiągnąć w ciągu tylko jednej kadencji, ale o co chodzi w ogóle, jeśli chodzi o ten pomysł? Tak, idea miasta, a w naszym przypadku gminy 15-minutowej, to jest faktycznie idea, którą należy realizować przez wiele lat, ale należy zacząć myśleć już teraz. Miasto, gmina 15-minutowa polega na tym, że mieszkaniec w ciągu 15 minut jest w stanie dotrzeć do podstawowych usług, czyli do szkoły, do przychodni, ale do kawiarni, do fryzjera. W jaki sposób? No, przede wszystkim odpowiednią budową komunikacji miejskiej i tej komunikacji gminnej. Przede wszystkim zaplanowaniem komunikacji publicznej, budową ścieżek rowerowych, no, i też planowaniem i współpracą z deweloperami, którzy budują bloki. Kiedy jest budowany blok, musimy się zastanowić, czy będą w nim lokale usługowe, no bo mieszkańcy muszą gdzieś z tych usług korzystać, a więc muszą być dla nich miejsca. A więc to jest takie strategiczne myślenie wymagające no, dużego zaangażowania od poziomu planu do poziomu potem strategicznego realizowania tego planu. Jest pani obecnie dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii. No i właśnie ten temat sportu przewija się w pani wypowiedziach. Mocno pani akcentuje właśnie aktywność sportową jako ważny element też i promocji zdrowia. Chciałaby pani w przyszłości, żeby na przykład Grójec był taką stolicą sportu w naszym województwie? Czy taki pomysł gdzieś tam też jest? Ja bym chciała, żeby każde miasto, każda gmina była stolicą sportu, bo tak naprawdę zaaktywizowani mieszkańcy to są szczęśliwi mieszkańcy, ale sport traktuje szerzej. To nie tylko sport wyczynowy, taki jak oglądamy w telewizji, ale to także sport i rekreacja, czyli ten wypoczynek na świeżym powietrzu. Oczywiście zawsze aktywny wypoczynek. Zawsze sobie żartuję, że jeżeli zainwestujemy w sport, to będzie najlepsza profilaktyka zdrowia. I tu sport traktuje bardzo szeroko. To nie tylko sport dzieci i młodzieży w szkołach. To sport każdego z nas. I tego 30-latka, i 40-latka, i 60-latka, i 70-latka. I tak naprawdę dalej, bo są tak różne formy aktywności fizycznej, że należy je w każdym wieku i w każdym momencie realizować. Sport to także dziedzina ważna dla osób niepełnosprawnych. To mój przyjaciel z Góry Kalwarii, Kacper, uświadomił mi, jest osobą niepełnosprawną i uświadomił mi, jak ważny jest sport dla osób niepełnosprawnych, więc pewne działania, które realizujemy, dedykujemy szczególnie osobom niepełnosprawnym, ale jakby nigdy ich nie odłączamy od całości. To jest wspólna aktywność wspólnych mieszkańców. Pomysłów na to jest całe mnóstwo i dziwne, ale sport niewiele kosztuje. Tak naprawdę wyjść na spacer, wyjść pobiegać, zorganizować rajd rowerowy z połączeniem na przykład zwiedzania naszej gminy czy miasta. Niewiele kosztuje. Niewiele kosztuje energii, niewiele kosztuje pieniędzy, ale sport bardzo integruje, aktywizuje, no i jest świetną profilaktyką. Czyli taki sport ukierunkowany na mieszkańca, nie budowanie jakichś wielkich klubów, które być może później będą w wysokich ligach brały udział, ale to mieszkaniec ma być jakby uruchomiony czy zachęcony do tej aktywności jeszcze bardziej niż na przykład to jest w tym momencie. Tak, tak. To jest bardzo ważne, żebyśmy my jakby wszyscy wyszli z domów i wzięli udział w tym biegu czy w spacerze, kiedy takich inicjatyw, które akurat w Górze Kalwarii realizuje jest całe mnóstwo, to miasto żyje tym sportem. I przykładem jest jeden z night skatingów, czyli nocna jazda na rolkach połączona z rowerami. Zaczynaliśmy, wystartowało około setki rolkarzy, rowerzystów, a na mecie było 300 parę osób, czyli mieszkańcy widząc
ten, no, przez 10 kilometrów ten maraton rowerowo-rolkowy, po prostu dołączali. I to jest fantastyczna rzecz, bo jest muzyka, dzieje się, ludzie się ze sobą integrują, poznają, a przy okazji aktywnie wypoczywają. O tych inicjatywach mogłabym rozmawiać całe mnóstwo, ale pan poruszył jeszcze ważną rzecz. Kluby sportowe też są ważne i ta rywalizacja sportowa też jest istotna. I w mojej kampanii, w moim programie też będę mówić o tym, a później mam nadzieję to realizować, właśnie pobudzanie tych oddolnych inicjatyw. Stowarzyszenia to są, to jest sól ziemi, każdej ziemi, bo stowarzyszenia koncentrują się na swoich zadaniach statutowych. I należy stworzyć w gminie takie warunki, żeby tych stowarzyszeń było jak najwięcej i żeby właśnie tam młodzież, dorośli, no wszyscy, którzy czują coś więcej niż tylko ta zwykła aktywność, ale taką chęć rywalizacji, pragnienie osiągnięcia sukcesów, mogli się realizować. I tu też gmina jest bardzo ważna. I cały system stypendiów, pewnych zachęt, wsparcia, dotacji dla stowarzyszeń, organizacji, które ten sport, no taki wyczynowy, profesjonalny prowadzą, jak najbardziej to też jest istotne. Tylko tu mówimy o dwóch tematach. Ta aktywność zwykłego Kowalskiego czy Kozłowskiej i aktywność już tych naszych liderów, których również trzeba wspierać, bo oni są bardzo ważni i są naszą chlubą. Jest jeszcze jedna rzecz, ważna rzecz, którą pani akcentuje, a mianowicie tożsamość historyczna i kulturowa Grójca. O tym, że jest to też tożsamość wielokulturowa, wspomina pani. Ale dlaczego jest to tak ważne? Dlaczego jest to istotne, żebyśmy wiedzieli, skąd jesteśmy, jaka jest właśnie nasza tożsamość? Mówi się, że są krzoki i ptoki. Krzoki to ci mieszkańcy, którzy mieszkają od wielu lat, a nawet od wielu pokoleń, a ptoki to ci, którzy przybyli na dany teren. I budowanie tożsamości jest jednym z ważniejszych czynników integrujących społeczność. Kiedy my jesteśmy takim miastem, no, w obwarzanku prawie, że Warszawy, mamy tę konkurencję ze strony stolicy, która wciąga, zwłaszcza młodzież. Więc musimy sprawić, żeby ta młodzież została na naszym terenie, oraz żeby ci, którzy się osiedlają, czuli się w tym mieście, w tej gminie dobrze i integrowali się z tymi mieszkańcami, którzy od wielu pokoleń mieszkają. I bardzo jest istotne to dla rozwoju każdej społeczności, żeby ona odkryła te swoje korzenie, bo te korzenie budują i łączą. I my w Grójcu mamy takie trochę poczucie pewnej niepewności, jeżeli chodzi o naszą tożsamość kulturową. Dwa tygodnie temu odbyło się spotkanie, na które zaprosiłam i regionalistów, i pasjonatów, i ludzi kultury, i zadaliśmy sobie właśnie takie pytanie, czy Grójec ma tożsamość kulturową? I odpowiedź była jasna. Tak, mamy tą tożsamość. Nawet doszliśmy do wniosku, że jesteśmy właśnie miastem wielokulturowym, czyli przez ponad 600-letnią historię, bo jesteśmy starym miasteczkiem, 1419 rok to rok założenia miasta. Więc przez te ponad 600 lat wiele kultur tworzyło tę społeczność. Przed wojną w Grójcu zamieszkiwało ponad 50% ludności żydowskiej. Mamy też w sobie troszeczkę korzeni romskich. No oczywiście mamy tu też taki folklor na naszym terenie, bo Grójec to nie tylko miasto, Grójec to także wieś. I tu fantastyczną rzeczą i wspaniałą sprawą dla kultury są nasze biesiady weselne. Nasze grójeckie wesela, mówię tu o szeroko rozumianej Grójecczyźnie, słyną w całej Polsce. To tam jest cała rzesza obrzędów, tradycji, które dla nas, dla mieszkańców są takie normalne, jak oczepiny, jak błogosławieństwo rodziców i jak porywanie panny młodej gdzieś tam nad ranem, czy tak zwane zastawy. To wszystko buduje całą taką kulturę wesel. Ja kiedyś miałam taki fantastyczny pomysł, zresztą pojawił się pewien pan, który chciał zrealizować festiwal piosenki weselnej w Grójcu i pomysł był świetny.
nie został zrealizowany, bo przerwała go pandemia. Potem ja już nie pracowałam w ośrodku kultury, zmieniłam pracę. Natomiast dziś należy do tego wrócić, właśnie do tej piosenki weselnej, do tej tradycji weselnej. No i oczywiście jabłko. Nie możemy zapominać, że jesteśmy stolicą jabłoni, stolicą jabłka w Polsce i ta kultura naszej kwitnącej jabłonki, na naszej jabłoni też musi być pielęgnowana i musimy tu szukać właśnie czy tradycyjnych potraw, czy tradycyjnej muzyki. My to znajdziemy, tylko musimy troszeczkę się zagłębić w temat. Wiemy już, że mamy swoją tożsamość kulturową, a teraz będziemy się zastanawiać, jak ją budować. I jeszcze ważna jedna rzecz jest. My mamy dwory i pałace. Kultura dworów i pałaców na naszym terenie to też niesamowicie ważna, istotna sprawa, bo w tych dworach, pałacach toczyło się to szlacheckie życie. Ja mam nawet w swoim komitecie jedną z osób, jest pan, który będzie startował na radnego, on jest właścicielem pałacu. W związku z tym, no, osiedlił się jakiś czas w tym pałacu, zresztą przebywał kiedyś Józef Wybicki, więc znana postać. I my tę kulturę szlachecką również w sobie mamy. I musimy ją tylko umiejętnie budować i promować i zachęcać mieszkańców do tego, żeby w tej kulturze uczestniczyli. Ale to już szereg takich działań, które na pewno podejmę, zostając burmistrzem. Mm-hmm. No właśnie, i też tak już podsumowując, pani przewodnicząca, no na ten moment wiemy, że czterech kandydatów zadeklarowało swój start w wyborach na burmistrza Grójca, ale tak w trzech zdaniach. Takie podsumowanie na koniec. Dlaczego ten głos powinien być oddany na Monikę Kozłowską? Jeżeli chcemy, aby miastem zarządzała osoba, która ma pasję do tego miasta i do swojej pracy i która ma pomysł na strategiczny rozwój naszej gminy i która umie połączyć mieszkańców wsi, bo mieszka na wsi, ale pracuje w mieście z mieszkańcami miasta i odnaleźć odpowiedzi na problemy zarówno jednej i drugiej strony. No to powinniśmy głosować na Monikę Kozłowską. Tak mówiąc troszkę z tej trzeciej strony, żartując sobie, ale mówiąc ode mnie, tak, szanowni państwo, mam pomysł, mam też wykształcenie kierunkowe, mam doświadczenie. Od 2 lat zarządzam ponad 8-milionowym budżetem, ponad 40-osobowym zespołem. Dużo projektów, także inwestycyjnych, 4 pozytywnie rozstrzygnięte przetargi. Wcześniej dużo działań dla edukacji grójeckiej, wprowadzenie dodatkowej godziny matematyki dla wszystkich klas, wprowadzenie języka obcego, drugiego od klasy 6. Kilku programów, między innymi programu nauki pływania, szkoleń dla nauczycieli i otrzymanie tytułu wizjonera oświaty, no to są pewne atuty, które sprawiają, że mogę śmiało mówić, że sobie na tym stanowisku poradzę i mam pomysł, jak być dobrym burmistrzem. Monika Kozłowska, przewodnicząca Koła Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Grójcu, a także kandydatka tejże partii w wyborach na burmistrza Grójca, była gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję, pani przewodnicząca. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Enea Wytwarzanie to firma, która od lat aktywnie angażuje się w rozwój województwa mazowieckiego i wspiera wydarzenia sportowe, kulturalne oraz edukacyjne w regionie. Obecnie jest sponsorem radomskich drużyn siatkarskich Cerrat Enea Czarni Radom i Ele Klerk Moja Radomka Radom oraz klubu piłkarskiego RKS Radomiak Radom.